I pragnę też powiedzieć, że ponieważ dużo chodzi dezinformacji różnego rodzaju, że głosy, które oddawane są na osoby, na kandydatów, to są głosy dla nich i po prostu te głosy budują owszem listę, ale to są głosy dla nich. I że w wyborach przechodzi ta osoba, która zdobędzie największą ilość głosów. To nie jest tak, że przechodzą tylko osoby z pierwszych miejsc, a pozostałe, że mają mniejsze szanse. Nie. Może być tak, że nie przejdzie numer początkowy, a przejdzie numer końcowy, dlatego, bo będziemy mieli więcej głosów właśnie przy swoim nazwisku. Więcej tak zwanych X-ów, czyli więcej głosów dla siebie. Zatem, drodzy Państwo, bardzo proszę jeszcze raz o oddanie tych głosów. No oczywiście, gdyby były to głosy na mnie, to jestem bardzo szczęśliwa. I teraz chciałabym też powiedzieć o moim programie, ponieważ program, który ja mam dla Podkarpacia, to jest program mój autorski. To jest program, który wpisuje się w program Zjednoczonej Prawicy. Ten program jest 12-punktowy, tak jak 12 gwiazd na fladze europejskiej, ale mój program wpisuje się w ten program, a jest bardzo konkretny i chciałabym go właśnie tutaj przedstawić, co w pierwszej kolejności. Otóż punkt pierwszy tego mojego programu to jest wodociągi i kanalizacja dla miejscowości wiejskich oraz budowa zbiornika Myscowa Kąty. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Otóż wędrując po Podkarpaciu okazało się, że ludzie bardzo narzekają i wręcz proszą, błagają, aby się zainteresować faktem, że w gospodarstwach wiejskich brakuje wody. Ta woda do tej pory była, ponieważ były studnie, z tych studni czerpali wodę, ale w tej chwili te studnie obniżyły, w tych studniach obniżył się poziom wód o kilka metrów i w związku z tym ludzie nie mają skąd czerpać wody. Zatem pierwszy punkt to jest właśnie wodociągi i kanalizacja dla miejscowości wiejskich i oczywiście budowa zbiornika Myscowa Kąty, który to zbiornik, nie uwierzycie Państwo, od 100 lat już jest planowany do wybudowania. I myślę, że nadszedł czas, aby wreszcie go wybudować i mam nadzieję, że to się stanie w tych najbliższych latach, czyli do roku 2030, bo wiadomo, w tej chwili idzie projekt. Są pewne przedprojektowe prace, badania, natomiast budowa to jest inwestycja wieloletnia. Tego się nie da w takim szybkim tempie wybudować. Drugi punkt w moim programie to jest budowa chodników i dróg oraz ich remonty. Dlaczego chodniki są takie ważne? No bo wciąż giną piesi na naszych drogach, bo wciąż dzieci idą do szkoły z lękiem, czasem nawet rowami, bo przejeżdżające potężne samochody niemal ich zdmuchują właśnie z jezdni. Jest to bardzo niebezpieczne i dlatego też musimy postawić na chodniki. Następny punkt, który mam w moim programie, to jest godna praca dla młodych. Dlaczego to jest takie ważne? Bo godna praca zatrzyma młodych na Podkarpaciu i zatrzyma młodych w Polsce. A Podkarpacie z jednym z głównych problemów, jakie ma, to właśnie odejście młodych w szeroki świat. Ta Europa ich bardzo mocno wchłania, potem ich przytrzymuje, a tymczasem nasze piękne Podkarpacie staje się trochę taką pustynią bez młodych. Aby młodzi mogli zostać, to muszą mieć dobrą pracę, muszą mieć rozrywkę i ta praca, żeby była blisko ich miejsc zamieszkania. Bo to nie może być tak, że młoda rodzina wychowująca dzieci musi, rodzice muszą dojeżdżać do pracy po 2-3 godziny. Przecież ten czas zabierają oni sobie, zabierają dzieciom i czas powrócić do tego projektu, który kiedyś był, projektu Co Polskiego z okresu międzywojennego, kiedy właśnie budowano zakłady tam, gdzie ludzie mieszkali, a nie budowano zakład i mówili dojeżdżajcie sobie. Nie, to nie jest dobra polityka i myślę, że trzeba to odwrócić. Następne, jeżeli myślimy o młodych, to jak nie pomyśleć o seniorach? A seniorzy to są ludzie, którzy pięknie pracowali do tej pory. Ta ojczyzna, którą mamy, ojczyzna, która nam
jest ojczyzną doinwestowaną, bo przecież widzimy, że wypiękniała, że wybudowane zostały bloki potężne, zakłady pracy. Oni pracowali za grosze, aby ta Polska powojenna mogła się podźwignąć. A teraz te starsze lata dogorywają w takich czasem bardzo trudnych warunkach, kiedy sami są. I nade wszystko ta samotność ich dobija. Gdy rozmawiam z nimi, to jest główny problem ich. Bo czasem mają nawet fajnie, mają ciepło, mają te małe domeczki, ale jak żyć człowiekowi samemu? Dlatego też chciałabym, aby tak w naszym terenie, jak i w innych terenach były właśnie budowane takie ośrodki wsparcia w postaci domu Senior Plus, czy też takich domów pobytu dziennego. Seniorzy tam rozwijają swoje pasje, nagle się okazuje, że mają swoje talenty, że jeden pięknie maluje, drugi śpiewa, trzeci coś jeszcze innego i w ten sposób spędzają ze sobą miło czas, przychodzą zadowoleni, czasem nawet potańczą, a jakżeż, bo tak również sobie organizują takie wieczorki i po prostu zaczynają pięknie żyć w swoim takim wieku dojrzałym. Dlatego też chciałabym, aby tutaj o tych seniorach pomyśleć. I ostatni mój punkt to jest, zwłaszcza tutaj dla naszego części południowej Podkarpacia, to jest rozwój rolnictwa ekologicznego i turystyki. Rolnictwo ekologiczne, które mamy na Podkarpaciu, jest rolnictwem, które jest bardzo wymagające, jeżeli chodzi o nakład pracy i ta żywność jest zdrowa, ale jednocześnie ona musi być droższa, bo inaczej ci rolnicy nie są w stanie tę żywność wyprodukować w takich cenach, jak są sklepowe. Wiadomo, że tam jest mnóstwo innych dodatków, które powodują, że ta żywność jest tańsza. Natomiast żywność ekologiczna, żywność zdrowa musi kosztować, ale też potrzeba wsparcia, potrzeba po prostu tych możliwości sprzedaży, promocji tych ich produktów, bo ci rolnicy już są, oni już po prostu sami z siebie tą produkcję tutaj prowadzą, ale trzeba im wspomóc. No i rozwój turystyki w Beskidzie Niskim. Bardzo się cieszę, że w tej chwili już powstają projekty oddolne. Wójtowie południowego Podkarpacia dwa dni temu w Dukli, dzisiaj jest środa, tak, to dwa dni temu, bo to było w poniedziałek, podpisali takie porozumienie, że chcą rozwijać bardzo ambitny program, który się nazywa Zagłębie Ambitnej Turystyki. Właśnie, chcemy, aby Beskid Niski był zagłębiem ambitnej turystyki. Na czym to polega? Będzie to promocja i jednocześnie tworzenie tej turystyki, nie takiej, że się przyjedzie samochodem, wyjdzie i 5 metrów przejdzie, ale będą trasy, których trzeba będzie przejść, trzeba się będzie zmęczyć, trzeba będzie coś jeszcze po drodze zwiedzić i jednocześnie coś dobrego po drodze zjeść, a to wszystko stworzy taką otoczkę, że ludzie zaczną tutaj przyjeżdżać, bo to będzie ambitna turystyka. To jest taki tytuł, wyzwanie, ale on się już przebija. My chcemy właśnie ten projekt umieścić w naszym programie strategicznym, jeżeli chodzi o województwo podkarpackie i myślę, że Beskid Niski dzięki temu programowi zostanie odkryty, a jednocześnie zostanie dobrze wykorzystany, bo dobrze wykorzystany to znaczy, że będzie służył tym ludziom, którzy będą nie tylko tutaj mieszkać, bo ci ludzie będą zarabiać na turystach, ale jednocześnie ci turyści, którzy będą przyjeżdżać, będą mogli nacieszyć się urokami naszego pięknego regionu i po prostu dobrze zjeść, pozwiedzać, pomodlić się, bo mamy mnóstwo sanktuarium i wrócić tacy pełni siły i energii do swoich zajęć, jakie prowadzą w Polsce. Tak więc, drodzy Państwo, to jest taka piątka dla Podkarpacia, moja piątka autorska. Natomiast oczywiście jako europarlamentarzystka będę realizować program Zjednoczonej Prawicy. Ten program Zjednoczonej Prawicy jest dosyć szeroko przedstawiony, można do niego sięgnąć. I myślę, że tak będę dbać o moje Podkarpacie, jak i będę dbać o Polskę i jednocześnie mieć swój wkład w Europę, aby ta Europa była normalna. Bo Europa, niestety, to wszyscy widzimy, odchodzi od normalności. I zawróciliśmy już kiedyś tutaj bolszewizm, który szedł na Europę, daliśmy mu tamę w Bitwie Warszawskiej. Kiedyś powstrzymaliśmy Turków, gdy szli na Polskę i Europę. Powstrzymaliśmy też kiedyś Szwedów. Myślę, że teraz może tym różnym dziwnym ideologiom, które są wymyślone nie wiadomo po co, które czynią spustoszenie w naszej kulturze, myślę o tej ideologii genderowskiej i innej, że czas temu położyć tamę i myślę, że tutaj razem z innymi europarlamentarzystami Polski
potrafimy po prostu to zatrzymać, odwrócić i nadać takiego nowego, ożywczego trendu naszej Europie, która się zestarzała jakoś tak dziwnie i troszkę jakby zgłupiała. Dziękuję pani marszałek. Dziękuję. I o zabranie głosu prosimy pana wiceministra sprawiedliwości, pana profesora Marcina Warchoła. Dziękuję bardzo. Te postulaty wyborcze pani marszałek potwierdzają fakty. Mamy okazję współpracować w ostatnich 4 latach z panią marszałek i jestem ogromnie szczęśliwy z tej współpracy. Ta współpraca przede wszystkim opiera się na pomocy pokrzywdzonym. Bezpieczeństwo, chciałbym dodać w związku z tym, do tych 5 punktów, 6 punkt, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia leży na sercu pani marszałek, czego dowodem są liczne wsparcia dla ofiar pokrzywdzonych przestępstwem. Chciałbym wspomnieć o 2 najważniejszych programach. Fundusz Sprawiedliwości, w ramach którego to pani marszałek wskazuje na wymagania, które stoją przed naszym województwem podkarpackim. Wyzwania, mianowicie duża sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, duża sieć pomocy pokrzywdzonym. To dzięki pani marszałek ta pomoc trafia do najbardziej potrzebujących. Dostajemy bardzo liczne sygnały o konkretnych sprawach, konkretnych sytuacjach, osobach pokrzywdzonych przestępczością, czy to ekonomiczną, czy przestępczością przeciwko zdrowiu, życiu, przestępcami na drogach. I tutaj chciałbym przejść do drugiego dużego programu wsparcia na rzecz pokrzywdzonych właśnie w wypadkach drogowych. Pani marszałek powiedziała o chodnikach, ale proszę zwrócić uwagę, ile ochotniczych straży pożarnych otrzymało wsparcia dzięki pani marszałek. To są osoby, które ratują zdrowie, życie innych, narażając swoje zdrowie i życie. I dzięki pani marszałek straże pożarne z powiatu jesielskiego i z pozostałych części Podkarpacia otrzymały ogromne wsparcie. Chcę przypomnieć, że prawie 100 milionów złotych z naszego Funduszu Sprawiedliwości zostało przeznaczonych na cały kraj na ochotnicze straże pożarne, i z czego ogromna część spłynęła właśnie na Podkarpacie. To jest zasługa między innymi tu obecnej pani marszałek, która pokazuje liczne przykłady wyzwania stojące przed ochotnikami, strażakami. Zatem mnóstwo skarg, mnóstwo pism, które otrzymujemy co miesiąc od pani marszałek, informujących o ludziach w potrzebie, o osobach, które wymagają wsparcia, wymagają pomocy. Są to osoby często skrzywdzone wypadkiem drogowym. Ktoś potrzebuje pomocy natychmiast po zdarzeniu. Potrzeba wsparcia psychologicznego, wsparcia na lekarstwa, wsparcia na rehabilitację. I nasz program pomocy pokrzywdzonym ma to zapewniać. W najbliższe 2 lata przeznaczyliśmy 325 milionów złotych na pomoc osobom pokrzywdzonym. I bardzo się cieszę z naszej współpracy. Bardzo się cieszę z tego, że to pani marszałek wskazuje, że na przykład właśnie ochotnicy strażacy, którzy poświęcają się dla ratowania innych, na tego typu wsparcie zasługują. Niedawno miałem spotkanie dzięki pani marszałek ze strażakami. W Kołyszynie obchodziliśmy 135-lecie jednostki ochotniczych straży pożarnych. Następnie doszło do spotkania z przewodniczącym ochotniczych straży pożarnych i również tutaj zapewniliśmy o dalszym naszym wsparciu. Także od samego początku naszej współpracy bardzo wiele dobrych działań, wiele wsparcia ze strony pani marszałek. Także to są czyny, nie słowa. Za tym idą realne działania. Także z czystym sumieniem mogę państwu powiedzieć, że głos oddany na panią marszałek jest najlepszą inwestycją w Podkarpacie, w bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Chciałbym w związku z tym udzielić wsparcia pani marszałek i gorąco zachęcam do oddania głosu na panią marszałek Marię Kurowską w najbliższych wyborach do Europarlamentu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze.